Urzędnicy wałbrzyskiego magistratu będą zarabiać więcej. Podwyżki nie obejmą stanowisk kierowniczych. Wyższe wypłaty dostaną pracownicy, którzy zarabiają najmniej. Od kilku lat płace urzędników były zamrożone. Podwyżki mają zmniejszyć dysproporcje, które powstały po odzyskaniu przez Wałbrzych grodzkości. Sytuacja ekonomiczna kraju poprawiła się, w związku z czym również i na naszym szczeblu samorządowym możemy odczuć tę znaczącą poprawę. Przejawem tego jest regulacja wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek i instytucji podległych. Podkreślam, że nie tyczy się tylko i wyłącznie ta regulacja pracowników urzędu, ale także wszystkich jednostek, które podlegają pod nasz Urząd Miejski w Wałbrzychu. Regulacja ta objęła również pracowników, którzy dołączyli do Urzędu Miejskiego w ramach przemian, które nastąpiły w 2013 roku. To znaczy jesteśmy powiatem grodzkim i pracownicy dotychczasowo pracujący w starostwie powiatowym w Wałbrzychu uzupełnili kadrę pracowników Urzędu Miejskiego, pracując w obecnych biurach urzędu. Więcej zarabiać będzie około 60% pracowników Urzędu Miasta i instytucjom podlegających, czyli m.in. bibliotekarze i pracownicy instytucji kultury. Podwyżki wyniosą od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Decyzja o tej regulacji jest efektem kilkumiesięcznych przygotowań i ostatecznie po rekomendacjach pan prezydent dr Roman Szałemej taką regulację w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu i w jednostkach podległych wdrożył. Choć decyzję o podwyżkach podejmuje prezydent miasta, to ojcem sukcesu bardzo chciał być radny Ryszard Nowak. Pragnę nadmienić, że moje wnioski kilka lat temu, które były pisane właśnie wnioskując i z prośbą, aby pracownicy o najniższym zaszeregowaniu, to są doręczyciele, podinspektorzy, którzy mają tą płacę taką bardzo niską, ja wtedy wnioskowałem o 100 zł. Pan prezydent w dniu dzisiejszym krok dalej, prawda, tutaj poszedł. W najbliższych miesiącach toczyć się będą rozmowy o wyrównaniu płac wśród pracowników oświaty.